Twoim zdaniem ten taniec jest intymny, czy prowokuje do kontaktów płci przeciwnych? Wbrew pozorom uważam, że tak. Generalnie to jest tak, że... Nie jest to taki styl jak salsa na przykład, nie jest aż tak bardzo kontaktowy, ale może być. Tak, to akurat nie. Jeżeli chodzi o to, kiedy wychodzimy sami indywidualnie, no to wiadomo, jakby nie ma tego partnera, tak? Jeżeli tańczymy formację, to jest wyznaczone jakby cel, jest choreografia przez nauczyciela i mamy się trzymać jakby zgodnie z nią. Ale jak jest impreza i my tańczymy sobie razem wspólnie w kołach, czy po prostu w czasie imprezy, no to jest bardzo często tak, że tańczy chłopak z dziewczyną i nawet jak z nogi na nogę, czy sobie bansujemy wspólnie, to jednak jest to tańczenie razem. Tym bardziej, że hip-hop ma naprawdę sporo rzeczy, które wzięły się z innych stylów tańczenia w parze. Właśnie z takiego tańca jak charleston, czy z takiego tańca jak lindy hop, to są tańce w parze. I kultura, taniec hip-hopowy jakby przejął pewne elementy z tych styli. Także w klubach, na imprezie tak tańczy się w parze. Kolejny krok, który sobie zrobimy, nazywa się Reebok. Tak jak buty, tak? Tego pochodzi nazwa? Tak. Od butów. Od butów. Teraz dajemy sobie nogi, kończymy sobie na nogach szeroko po zakończeniu criss-crossa i na razie groove, który mamy, czyli właśnie ten podstawowy jakby feeling, jak to się mówią tancerze, to czujemy w tańcu, czyli bounce. Wychodzi on nam w ten sposób, że idziemy najpierw w lewą, w prawą, w lewą, w lewą. Jeszcze raz. 5, 6, 7, 8. Lewa, hop. Prawa, hop. Dwa razy, lewa. I w drugą. Prawa, lewa, dwa razy, w prawą. 5, 6, 7, 8. Lewo, hop. Prawo, hop. Lewo, lewo. I prawo, lewo, prawo i prawo. Kolejny element. Dodajemy ręce. Ręce idą nam stąd, hop, do przodu. Zamieniam, hop, zamieniam. Dwa razy do przodu. I hop, i dwa razy do przodu. Jakbyś jeszcze wytłumaczyła widzom, na czym ten groove polega. Przed chwilą mniej więcej o tym rozmawialiśmy, ale czym jest tak naprawdę groove? Bo to jest dosyć obce nam sformułowanie. Tak, jak właśnie to powiedzieć po polsku? Jak no właśnie, to się zaczyna lekko problem. Bo jakby dla nas tancerzy to jest troszkę oczywiste, ale tak bardzo jakby po polsku, to jest sposób, w jaki się poruszamy. Czyli jeżeli tańczę hip-hop, czy tańczę inne style street dance'owe, to mam sposób, w jakim cały czas jakby moje ciało się porusza. Nie wiem, dla house'u mamy jack, tak, dla b-boyingu mamy rocking, a dla hip-hopu mamy bounce. Bounce. I to jest coś, co robimy cały czas w momencie, kiedy tańczymy kroki. Ja zawsze mówię, że to jest na zajęciach, że to jest taka kartka, po której piszę. I dla mnie jakby litery to są ręce, nogi, głowa, klatka. A to jest podstawa. I jeżeli ja na to nałożę wymyślone ręce, wymyśloną głowę, tak, czy wymyślone nogi, to cały czas jakby się w tym bujam. Chodzi o to, żeby się cały czas jakby bujać. Czuć to, tak? Czyli pewien stały element w tańcu, który jest indywidualny dla każdego tańca. Tak, tak! Jest. Brawo! Mamy to. Pięknie, muszę sobie to zapisać. Tak, czyli sobie teraz dodajemy ręce do tego bąsu. Wychodzimy sobie tył, przód, tył, przód, tył, przód i podwójny i w prawo i w lewo i dwa razy w prawo. Ostatni element w tym kroku, w momencie kiedy robię ten podwójny ruch, skaczę w daną stronę. Skaczę raz, dwa, nic i w drugą. Hop, hop. Czyli jest raz, dwa, teraz skaczę i hop, hop i skaczę. Skok jest w momencie, kiedy ręka idzie do przodu. I skaczemy na dwie stopy naraz. Pięć, sześć. Pięć, sześć, bardzo wolno. Hop, hop i skok. Skok, ciało, przód, przód, skok, skok. Próbujemy szybciej. Pięć, sześć i pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, skok, skok, hop, hop, skok, skok.
5, 6, 7, 8. Hop, hop, ha, ha, hop, hop, ha, ha. I ostatni raz. 7, 8, ha, ha, hop, hop, ha, ha, hop, hop. Jakie jest miejsce teraz tańca hip-hopowego współcześnie? Kluby, szkoły tańca, jeszcze coś? Ja uważam, że wszędzie można to tańczyć. Ja ostatnio poszłam sobie do lumpeksu pociuchy na trening i ubrałam koszulkę i wszyscy mi się śmiali, bo poczułam, że w tej koszulce będę dobrze freestylować i tańczyłam sobie w sklepie. Ale często jest tak, że ludzie trochę biorą nas za wariatów, naprawdę, ja już przyzwyczaiłam po tylu latach, że się stoi na przystanku i na przykład się coś robi, bo się wymyśla w tym momencie choreografię, czy się tańczy. Ja nie mam na przykład problemu z tym, że sobie stoję gdzieś w kolejce i sobie bąsuję, że stoję sobie gdzieś w obojętnym jakim miejscu. Oczywiście to nie jest trening w tym momencie, nawet teraz nie wiadomo jaką solówkę robić, swojego seta sklejać, jak to się mówi, jakby tanecznie. Ale wszędzie. Hip-hop ma to do siebie, gdzie masz fajne grono ludzi, z którymi dobrze ci się tańczy, masz muzykę, to możesz tańczyć wszędzie. To nieważne, czy to jest sala, czy to jest klub. Jest muza, są ludzie, tancerze, z którymi czujesz jakby wspólną energię, którą się wymieniasz. To miejsce jest naprawdę na maksa nieistotne. Każdy krok można rozliczać indywidualnie, prawda? Może tak, być... tak. Zatańczone na 2, może być zatańczone na 4. Może. Można właśnie to jest to w hip-hopie, że jest jakaś podstawa, jest ten bounce, jest ta wiedza, jest ta historia, kultura, żeby wiedzieć, co się robi, co z czego pochodzi, ale jakby to, kto dodaje coś swojego, tym lepiej, im więcej tych rzeczy zmieniać. Żeby jak najwięcej włożyć w hip-hop siebie. Staramy się zawsze, jak jeździmy na turnieje czy na zawody, żeby każdy z nas był inny. Czyli niesztywne ramy, indywidualność jest jak najbardziej wskazana. Tak, tak zwany freestyle, że po prostu lecieć kto co czuje w danym momencie, co robi do danej muzyki. A Państwo czują? Lecimy dalej. Jak robimy sobie criss-crossa, to teraz ostatni ruch, w którym kończycie ten krok, postarajcie się zrobić tak zakończyć. Czyli o co mi chodzi? Mamy criss-crossa, 7, 8 i dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, hop. Od razu wychodzimy tak, żebyśmy mogli wykonać jakby kolejny krok, tak? Czy jeszcze raz? Mamy 5, 6, criss-cross. Hop, pam, hop, pam, hop, pam, hop, stop. Jeszcze raz, 5, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Łączymy wszystko. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dodaję nogę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przód, przód, skok, skok. Przód, przód, skok, skok. Cały czas bounsujemy, tak? Nawet jak nie ma układu, nie ma kroków, cały czas staramy się bujać. Ja mówię zawsze, że taniec to są lata, lata pracy i gdybyśmy wszystko potrafili, no to nie byłoby szkół tańca, tylko właśnie przychodzimy, czy prowadzimy dla Państwa takie zajęcia, żeby można było się nauczyć powolutku łapać kroczek po kroczku, żeby potem pójść na dyskotekę i po prostu się pokazać przy znajomych. A teraz Studio Tańca Czech This Out przygotowało dla Państwa miłą niespodziankę. Zachęcamy do udziału w konkursie. Na czym polega konkurs? Wystarczy, że wyślecie na naszego maila odpowiedź na pytanie, jakiego stylu chcielibyście się nauczyć, który Wam się najbardziej podoba i dlaczego. Jaką przewidziałyście nagrodę? Dla 5 osób, które odpowiedzą najlepiej na to pytanie, oczywiście według nas, mamy kurs miesięczny gratis w naszej szkole tańca. Odpowiedzi przesyłamy na e-mail kontakt@cto-taniec.pl. Tak. W przypadku zwycięstwa osoba będzie poinformowana przez Was na drodze mailowej, jak również na Facebooku. Oczywiście. Jak najbardziej, ewentualnie jak są jakieś pytania, można dzwonić. I serdecznie zachęcamy do korzystania z naszego konkursu. Teraz zrobimy sobie kroczek, który nazywa się Running Man. Biegnący mężczyzna. Dokładnie, tak. Wskakujemy sobie na nogę lewą, prawą podnosimy do góry. Hop. Teraz noga, która jest u góry, idzie do przodu, lewa idzie troszeczkę do tyłu i zeskakujemy na dwie naraz. Hop.
Noga, która jest z przodu, skakujemy na nią, podnosząc teraz lewą nogę. Hop. Lewa do przodu, prawa do tyłu. Hop. I z powrotem wskakujemy na tą, do przodu, hop. I hop. I hop. I hop. Szybciej. Teraz szybciej. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze raz. 5, 6. Prawa do góry. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cały czas starajmy się dodawać bounce. Możemy sobie go tutaj na przykład zrobić do przodu. Przodu. Uwaga. I 5, 6, 7, 8. Hop, przód. Hop, przód. Hop, przód. Hop, przód. 5, 6, 7, 8. I tak samo dodajemy sobie w jakikolwiek sposób lubimy ręce, a my sobie zrobimy wspólnie ręce do góry, do dołu. Bardzo prosty sposób na razie. Hop, góra, dół. Podciągam łokcie do góry w momencie, kiedy podnoszę nogę, czyli robię hop. Kładę nogi dwie na dół, prostuję ręce. Hop, zamieniam. Hop i hop i hop i szybciej. Hop, tam, hop, tam, hop, tam, hop. 5, 6. Spróbujemy szybciej. I ha, 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 ha. Człowiek, który wymyślił ten krok, chyba za daleko nie zabiegł. Ale na pewno. Bo biegł w miejscu. Ale o to w tym kroku chodzi. Na pewno się zmęczył. Tak. I tak samo mogą sobie Państwo spróbować zrobić ten krok w różny sposób. Zmienić sobie ręce, robić go na boki, do przodu, w tempie, niżej, wyżej. No jest dowolność, jest ogromna w każdym z kroków hip-hopowych. To, o czym mówisz, to jest kwestia freestylu, czyli tak. Startu na zawodach indywidualnie. To tak. Nie ma odniesienia jednak w kwestii startu w formacjach. Jeżeli chodzi o formację, czyli o grupę tańczącą osób na zawodach, tam jest zrobiona stricte choreografia, którą wymyślił choreograf i musi być ona wykonana w taki sposób, jak pokazał nauczyciel. Im bardziej równo, podobnie i mocno, tak samo są ludzie ubrani, taką samą dają energię w danych krokach, tym jest większa szansa na wygranie. W przeciwieństwie do solówek. Czyli ubiór też jest istotny. Tak, bardzo. A indywidualnie też jest ubiór istotny. W przeciwieństwie do jakby solówek, gdzie im więcej zmienię, zrobię trudnych rzeczy indywidualnych, tym lepiej. Także formacja, wszyscy tak samo. Solówki, każdy powinien być inny i powinien być indywidualny w wykonaniu tego. Teraz dodajemy kolejny krok sobie do choreografii, łączymy wszystkie elementy i na koniec dodajemy running mana. Czyli po kolei mamy bounce, po bounce mamy crisscrossa, po crisscrossie mamy reeboka i po reeboku mamy running mana. Od początku. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 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 5, 6, running man i raz, i dwa, i trzy, i cztery, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i raz, i dwa, i trzy, i cztery. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 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 5, 6, 7, 8 i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Czyli tak jak już wcześniej wspominałam, można sobie każdy z tych elementów wziąć osobno, spróbować zafreestylować na tym, zrobić w dowolnej kolejności, dodać dowolne tempo, energię, przestrzeń, poziomy. Naprawdę można wiele rzeczy zrobić z takim jednym podstawowym krokiem. Można na nim bardzo dużo przetańczyć. Albo możemy się uczyć w drugi sposób, czyli tak jak teraz robiliśmy, łączyć sobie to w jedną choreografię, gdzie wszyscy wspólnie tańczymy tak samo w jeden sposób.
Te wszystkie kroki, które przedstawiłam Państwu, to są bardzo podstawowe wersje. I im dłużej ktoś tańczy, im bardziej się szkoli, tym staramy się te kroki robić coraz trudniejsze, coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej jakby na swój sposób je przekształcać. To jest taka baza, od której mogą sobie Państwo zacząć, żeby w ogóle zainteresować się tym tańcem. Zatem można powiedzieć, że znamy już podstawy hip-hopu. To wszystko dzięki Paulinie Lęczyk. Paulino, dziękujemy za lekcję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za możliwość wizyty w Twoim studio. Dziękuję Wam, dziewczyny. Brawo! To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że bawili się Państwo równie dobrze jak ja. Za tydzień kolejne style i nowi goście. Zapraszam, do widzenia.